tym filmie przedstawię wam trzy typy najlepszych widzów. Pierwszy, wierny widz. Wierni widzowie wykazują się przede wszystkim obecnością na większości streamów oraz odcinków. Zawsze, ale to zawsze zostawiam po sobie komentarz i łapkę. Takie osoby bardzo, bardzo motywują twórców do dalszego działania, ponieważ streamer czy youtuber widzi, że ktoś go ogląda, właśnie jego twórczość, co jest głównym zamierzeniem jego działalności na platformach. Jedynie co ja mogę zrobić, to głęboki ukłon w stronę takich widzów, bo dzięki nim jest motywacja do działania. Na moim kanale i Twitchu w szczególności chciałem podziękować jednej osobie i jest nim Ksujo. Bardzo ci dziękuję za całe wsparcie i regularną obecność. Trudno mi wyrazić tą wdzięczność słowami, więc jeszcze raz użyję tego słowa, które no nie jest w stanie opisać, jak bardzo wdzięczny ci jestem, ale po prostu dziękuję. Typ drugi, donatorzy. Osoby wysyłające pieniądze twórcom również przeogromnie się angażują. Dobrowolnie, czasem nie, zależy od twórców, wspierają właśnie finansowo youtuberów, streamerów głównie. Dzięki takim osobom można między innymi ulepszyć sprzęt. Takie osoby są mega wspaniałymi ludźmi. Wesprzeć twórcę nawet jedną złotówką to mega wsparcie. I sam osobiście chciałem podziękować za wszystkie donaty, jakie przez całe życie dostałem. Między innymi na ostatnim streamie 12-godzinnym od Moliego, który wysłał naprawdę dużo pieniędzy. No w sumie wysłał przez 2 dni ponad 200 zł, więc bardzo dziękuję. Odnośnie donatów i rozwoju przez donaty, dobrym, a nawet bardzo dobrym przykładem jest Nester, który przez właśnie YouTube'a zrobił no dużo kaski i jak widać po jakości kanału zainwestował te pieniądze. Ja osobiście również dziękuję po prostu każdej osobie, która mnie wsparła oraz osoby, które wspierają innych twórców. To co robicie jest po prostu wspaniałe i mega dobre. Typ trzeci, angażujący się. Każdy czasem chciałby dotrzeć do większej ilości widzów, czy poprzez filmy, czy poprzez streamy. I tutaj mamy widzów, którzy pomagają nam w promowaniu streamów lub filmów. Mega dobrym przykładem, a nawet najlepszym, jaki mogę teraz podać, jest pewna dziewczyna, Shrimp, która zawsze, naprawdę zawsze, jak wejdę na Instagrama, jak wchodzę w relacje zawsze, widzę u niej udostępnione streamy czy filmy youtuberów, streamerów i jest to naprawdę mega super. Naprawdę, również zawsze, ale to zawsze, gdy też wchodzę na te streamy już, to widzę, jak świetnie sprawia się jako moderatorka u tych streamerów. Zdjęć jej pokazywać nie będę, bo po co wam, ale możecie wejść na Instagrama i zostawić followa za mega wsparcie i pokazywanie tego, że właśnie poprzez udostępnienie streamów można bardzo pomagać. I jest to również mega piękne wsparcie i również sam dziękuję, że jest taka osoba i no po prostu wow. No i to wszystkie, że tak powiem, rodzaje widzów. Każdy z nich można nazwać widzem idealnym i po prostu dziękuję każdej osobie, która może się utożsamić z którymś z tych typów. Ja byłem Kawson, wy byliście super widzami, dziękuję za oglądanie i spróbujcie zdecydować, jakim typem wy jesteście.